Vlogmas dzień 18. Cześć, dzień dobry. W normalnych okolicznościach przeważnie wstaję i biegnę edytować filmik. Właściwie to dodaję jakąś muzykę, napisy. Ogólnie edytuję na wieczór, ale takie szczegóły dodaję rano. Ale dzisiaj dostaliśmy informację, że nasz raport jest gotowy, więc pierwsze co robię, no to wchodzę na maila. Niestety będziecie mieć filmik z małym opóźnieniem, ale nie mogę się doczekać, żeby go zobaczyć i sprawdzić, czy na pewno wszystko jest tak dobrze, jak myślimy, że jest. Pomyślałam, że dzisiaj mogę się podzielić z Wami bardzo szybkim przepisem na mac and cheese, który ostatnio zrobiłam na imprezę. Nie jest to tradycyjny przepis, który robi babcia Rasela, ale taki mój autorski, inspirowany tym, co kiedyś kosztowałam w restauracji. Więc potrzebny jest amerykański ser topiony, mąka, ja użyłam 3 łyżki, masło, na sam początek roztopiłam masło, dodałam właśnie 3 łyżki mąki i zrobiłam ze smażkę. Kolejne składniki, mleko, jeżeli macie, możecie dodać śmietankę, na przykład 12 i właśnie zalać ze smażka, wszystko porządnie wymieszać, żeby nie było grudek, sól, pieprz i do tego właśnie dodaję ten topiony ser, żeby się fajnie roztopił i taki sos beszamelowy, który później ma taki intensywny serowy posmak, moim zdaniem pychotki. Wiem, że każdy lubi coś innego, raz na przykład uwielbia, jak jego babcia robi mac and cheese, ale ten przepis uważam, że też jest całkiem smaczny. Ugotowałam makaron, może być lekko al dente, wymieszałam z sosem, który zrobiłam i przekładając na blachę do naczynia żaroodpornego dorzuciłam jeszcze więcej serka. Mam nadzieję, że jeżeli spróbujecie, to będzie Wam smakować. Później jeszcze wrzuciłam na 170 stopni na 30 minut pod przykryciem do piekarnika. Można następnie odkryć, posypać bułką tartą i jeszcze upiec, żeby była taka fajna, chrupiąca warstwa na zewnątrz. Ale w sumie to nie jest konieczne. Życzę Wam smacznego i idziemy dalej z filmikiem. Naughty, nice, drunk. Mogę być jedynie pijana mlekiem, ale mamy dzisiaj imprezę u Julii i powiedziała, że nas nie wpuści bez swetrów, więc odgrzebałam nasze stare swetry. Na szczęście nie musieliśmy jechać i kupować. Byliśmy na szybko w Aldi, ponieważ Julia zażyczyła sobie mojego mac and cheese na dzisiejszą imprezę. Nie miałam w ogóle składników, ale to jest tak szybkie do zrobienia, że zero problemu. Z tym, że większość dnia poświęciliśmy właśnie na czytanie tego raportu, który dostaliśmy dzisiaj nad ranem. Jest tam, no nie wiem, z 15 stron do przeczytania i wszystko trzeba przemyśleć. Musimy sobie wyszukać, ile by kosztowały poszczególne naprawy. Większość to tak naprawdę są kwestie kosmetyczne, albo na przykład, że brakuje baterii w detektorze dymu, w takich rzeczach, no wiecie, tak naprawdę to jest kilka sekund i zrobione. Jest też kilka takich rzeczy, które mogą być bardziej kosztowne, więc musimy się nastawić i też przemyśleć tę kwestię. Z drugiej strony ostatecznie zdecydowaliśmy się na dom, który jest dużo poniżej naszej kwoty górnej, którą chcieliśmy wydać na dom. I też mam takie założenie, że jeżeli byśmy po prostu kupili ten dom za najwyższą sumę, na którą byliśmy w stanie wydać na dom, no to i tak by tam się coś znalazło, co chcielibyśmy poprawić, zrobić jakieś przeróbki, jakiś mały remont, więc myślę, że ten dom i tak w ostatecznym rachunku wyjdzie taniej niż taki, który byśmy kupili za górną sumę. Bo nawet jeżeli zrobimy jakieś przeróbki i naprawimy te rzeczy, to wątpię, żebyśmy popłynęli aż tak daleko z remontem. Nie wiem, tak próbuję się przekonać, że podejmujemy dobrą decyzję życiową. Boję się. Myślę, że każdy, kto kupuje dom, się boi. Myślę, że nieważne, czy to by było w tym roku, czy za 5 lat, czy za 10 lat, i tak mielibyśmy wątpliwości, ponieważ nieważne, jakie zrobimy inspekcje, nieważne, jak ten dom
dokładnie obejrzymy i tak są pewne rzeczy, które wyjdą dopiero z czasem. I tutaj po prostu... Cześć! I tak jest i tak zawsze będzie. Nawet jeżeli kupujemy nowy budynek, to nie mamy pewności, czy wszystko jest poprawnie wykonane i dalej mogą się zdarzyć jakieś różne przykre historie typu zalania, więc no, myślę, że po prostu musimy być w razie czego na wszystko gotowi. Hope for the best, prepare for the worst. Czyli miej nadzieję na jak najlepsze rozwiązanie, ale przygotuj się psychicznie na najgorszą opcję. Russell się ze mnie śmieje, mówi, co jeżeli to jest zła decyzja, co jeżeli coś tam nie wyjdzie i po czasie się dowiemy o defektach domu. On się śmieje, że zwali to na mnie, bo to jest dom, który ja wybrałam i który ja chciałam. Po drugie mówi, że tak naprawdę mam się nie przejmować, bo zawsze są wątpliwości i zawsze się zastanawiamy, jak to będzie, a potem życie się po prostu układa i jest dobrze. Także myślę, że teraz weźmiemy dziewczynki, Milka i Lili, i pójdziemy na spacer. Zobaczymy, czy jest coś w skrzynce na listy. Russell mówi, że jesteśmy starzy. Why are we old? Send out Christmas cards. We receive Christmas cards and we put them on our fridge. This is how you know you're an adult. Yeah. Więc oficjalnie, jak nie wiecie, jak się określić wiekowo, czy mnie słychać przez ten wiatr, jak się nie umiecie określić, czy jesteście jeszcze młodzi, czy starzy, to jak wysyłacie kartki, to oznacza, że już jesteście naprawdę dojrzałymi człowiekami. A ktoś ma fajnie urządzony dom. Ty, to są nasi sąsiedzi po drugiej stronie. Tak mi się wydaje. A nie. Z tyłu jest dwupiętrowy dom, więc na pewno nie. Ale nawet szopkę mają. 2000 years later. Ale się pięknie świeci. Chciałabyś pokazać wszystkim swoje zacne, czekaj, jak to się nazywa? Nie wiem, czy takie słowa można mówić na YouTubie, ale no dobra, to zacznijmy tutaj w takim razie. Folia aluminiowa, serów, wędlin i różnych innych dziwnych rzeczy. Pierniczki do zjedzenia, które robiliśmy wczoraj razem z dziewczynami. Pyszne, przetestowane. Na razie same szklanki, ale będzie więcej. Chodź, a w karniku jeszcze mamy mac and cheese'a i chicken casserole. To jest taka jakby zapiekanka. Ogólnie tona laktozy, tona masła. Czyli wszystko to, co dobre. Zaczekaj. Moja babcia mówi, że sos beszamelowy i makaron to są takie rzeczy dietetyczne. W drugim mamy cream cheese, sour cream i to jest taki jakby taki krem kurczakowy. To się nazywa. Nie wiem, co to jest. A chodzi ci o cream of chicken? Tak. W puszce? Tak. To są te zupy takie, na przykład cream of mushroom, cream of chicken, pokażę wam tutaj, ale generalnie to jest taka skondensowana zupa z wywaru z kurczaka na pewno. Najważniejsze, czyli ciasteczka dla Mikołaja. Ciasteczka dla Renifera, tak. Mikołaja i mleko. Mleczko, tak, bo my jesteśmy grzeczni w tym roku i do nas przyjdzie święty Mikołaj. Tak. To widzę, no. Moje ciasteczka te... Tak, to są twoje ciasteczka. Musisz je zabrać. Czekają na ciebie. No i miała być jeszcze kiełbasa i w ogóle dużo innych rzeczy, ale wydaje mi się, że mamy tyle jedzenia, że nikt tego nie zje, także zobaczy się. To ja też uważam, że za dużo jedzenia nie ma co, bo my ostatnio po ostatniej imprezie jedliśmy resztki przez 3-4 dni.
kurczak naprawdę nie oddaje ten widok smaku tego kurczaka. Bo to są same kurczycze. Tak, ale mi chodzi o tą skórkę, bo ta skórka jest tak pyszna. Ja przyprawiałam, mąż był odpowiedzialny za air fried, ale no... Wyszło pysznie, to się najbardziej najważniejsze, że jest crispy tak jak lubi. No właśnie, tak miało być. Wjechaliśmy właśnie na nasze osiedle i kurczę, tak ze sobą konkurują sąsiedzi. Tutaj są, proszę bardzo, pierwszy dom. Niby tak skromnie, ale w sumie cały się świeci. Tych sąsiadów już wam kiedyś pokazywałam, ale no po prostu dają czadu. Nie wiem, czy można dorzucić jeszcze więcej światełek. Po przeciwnej stronie taka impreza. No i powiedzcie mi, czy to nie jest pełny wypas. Co my tutaj mamy? Wakacje z tą rodziną taką śmieszną, co pojechali szukać choinki. Rudolf, dziadek do orzechów, Mikołaj, ciastek, bałwan. Tutaj też coś mamy. Dla tych, co się martwią, że prowadzę samochód, zobaczcie, że puste ulice. Jest dopiero 21:30, ale coś dzisiaj jest tutaj puściutko. A to jest dom, który widzieliśmy dzisiaj na spacerze. I jeżeli słyszycie, to mają zsynchronizowaną muzykę z lampkami. No, ci też tutaj poszaleli. To chyba należy do sąsiadów Grinch. Ale naprawdę... moim zdaniem ozdoby na wypasie. A tak wygląda nasz domek. Chcieliśmy dokupić ozdoby, ale już były wyprzedane. No ale to może lepiej, bo za rok będziemy mieć zupełnie inny kształt domu, więc w sumie dobrze wyszło. Ale no jest tak dość skromnie. I Russell pościągał wszystkie przepalone lampki. Mam prośbę do osób, które już mają kupno mieszkania lub domu za sobą. Powiedzcie mi, jak bardzo baliście się w chwili podejmowania decyzji i czy zmienilibyście ją po latach. Czy ten strach jest normalny? Czy może to jakiś znak, że jednak warto się wstrzymać? Wydaje mi się, że to jest normalne, bo rozmawiałam z przyjaciółką, która kupiła niedawno mieszkanie i też jej sama wtedy tłumaczyłam, że nie ma odpowiedniego momentu, że ten odpowiedni moment trzeba sobie stworzyć. Jestem ciekawa waszych przemyśleń. Czekam na wasze odpowiedzi i na dzisiaj bardzo wam dziękuję i widzimy się już jutro. Subskrybujcie koniecznie.